Pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w surfcastingu, międzynarodowe, w innej formule, ponieważ mogą mówić wszyscy, nie tylko zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim, ale wszyscy wędkarze. Czy co muszę mieć, żeby wziąć udział w tego typu zawodach? Chęci, wędkę, kołowrotek i ciężarek z haczykiem. No i oczywiście opłata morska, 42 zł rocznie, tak? Tak, to jest naturalną rzeczą, jeżeli chcemy łowić w morzu, trzeba mieć opłatę morską. Ilu zawodników wziął udział w tych pierwszych zawodach? Wystartowało 75 zawodników, 74 z Polski, jeden zawodnik z Niemiec. Mamy bardzo dużo, bardzo dużych pucharów. Za co one są? Więc puchary są za najlepsze miejsca w pierwszych trójkach, największe oczywiście. Później w następnych trójkach, czyli pierwszych sześć miejsc spunktowanych pucharami, nagradzanych pucharami w klasyfikacji indywidualnej i pierwszych sześć miejsc w klasyfikacji drużynowej. Są też puchary za wygranie sektora. Tak, tak. Mamy też malutkie pucharki dla zwycięzców sektora. Jest nagroda fair play, jest nagroda za największą rybę. Trzy największe ryby będą punktowane. Jest bardzo dużo nagród rzeczowych. Słyszałem, że te nagrody będą rozlosowywane spośród uczestników. To też taka mała innowacja, już chyba wchodzi w naszą tradycję naszego klubu, że nagrody rzeczowe losujemy wśród wszystkich zawodników, nie tylko wśród zwycięzców. Czyli nawet ja, który nie za dużo zapunktowałem, ale coś tam złowiłem, mam szansę coś z czymś wrócić do domu. Oczywiście, tylko ucz szczęścia w takim układzie się liczy. Jesteśmy po trzech dniach zmagań, trzech turach. Jakbyś mógł tak podzielić może te dni, jak to wyglądało na różnych stanowiskach, bo łowiliśmy od Ostrowa po Władysławowo-Zachodnie i Władysławowo-Wschodnie. Same łowiska były bardzo zróżnicowane, to trzy zupełnie inne łowiska z innym, można powiedzieć, rybostanem. No, rybki nam za bardzo nie dopisały w tym roku, było ich niewiele, ale udało się wyłonić zwycięzców. Mnie najbardziej zawsze ciekawi nagroda Fair Play, tutaj mamy taką ładną statuetkę. No, nie mówmy dla kogo ona będzie, natomiast co zawodnik zrobił, że otrzyma nagrodę Fair Play? A więc zawodnik złowił źle zahaczoną rybę i po prostu zrobił fotografię, wypuścił ją do wody. A mógł, bo oczywiście sędziego przy tym nie było, mógł po prostu ją zaliczyć sobie jako złowioną normalnie. Zachował się bardzo w fair play właśnie. Na pewno taką charakterystyczną jeszcze rzeczą, o której trzeba powiedzieć, jest nagroda dla szczęśliwej trzynastki. O co w tym chodzi? A więc trzynasty zawodnik na liście dostaje też upominek. Trzynasty niby pechowy, ale jednak szczęśliwy numer z listy startowej dostaje upominek. To chyba takie pokłosie rankingu Władek Team. Zawsze tą trzynastkę jakoś tam bonusował. Tak, tak. W rankingu naszego klubu też mamy szczęśliwą trzynastkę, zawsze jest bonusowana. Powiedzieliśmy o tym, że jest bardzo dużo nagród rzeczowych, natomiast ci, którzy naprawdę udowodnili to, że potrafią w tych trudnych warunkach łowić, otrzymają również nagrody pieniężne. Tak, przygotowaliśmy nagrody finansowe dla pierwszych trójek, pierwszych trzech zawodników indywidualnie i pierwszych trzech drużyn. No, myślę, że będą zadowoleni. Są kwoty około 2000 zł. No dobra, czyli mamy bardzo duże puchary, bardzo ładne puchary, mamy hajs, mamy bardzo dużo nagród. No i za pół godziny zaczynamy oficjalne zakończenie. Tak, tak. Wszyscy jesteśmy stremowani, bo to pierwsza nasza impreza. I wykończeni. I wykończeni, co widać chyba po mnie. Trzy noce, no nie było kiedy pospać nawet. Myślę, że zawodnicy i wszyscy, którzy obserwowali i byli osobami towarzyszącymi, będą zadowoleni i odwiedzą nas w przyszłym roku. Też w Pomorzance w podobnym terminie. Już w styczniu będziemy ogłaszać termin przyszłych zawodów. No, także jeżeli ktoś nie był w tym roku, to zapraszamy w przyszłym. Trzymajcie się. Cześć.